Witamy ponownie. Dzisiaj dla Was przygotowaliśmy gameplaya gry Metro 2033. Rozegram go z Basikiem ponownie. Cześć. Oraz z Paczem. Dzień dobry bardzo wszystkim. A teraz zapraszam Was do stolika. Dobrze, zaczynamy. Mamy karty frakcji. Z racji tego, że jest tu gra Basika. Basik sobie wybierze pierwsza. Bardzo proszę. Au. Przepraszam, kot jest pod stołem. Dobrze, to ja mam to z ulicą, czyli tam tu. Konfederacja 1905. Twoje znaczniki to są te tutaj. Proszę cię, ja cię bardzo. Okej. Okay. Kurde, fajnie. Dobra. Z racji tego, że Basik wybrała tą frakcję, my z Paczem w tej chwili możemy wybrać zieloną lub niebieską. Po Basiku jestem ja, czyli ja sobie wezmę może... Może wezmę tą niebieską. Tak, wezmę sobie Konfederację Rybacką. Tak. Ciach. Czyli ja jestem niebieska. W tej chwili Paczo może wybrać albo zieleń, albo żółta. Albo czerwony. A nie, czerwony. Dlaczego czerwony? Nie możesz. Tego. Okej, okay, ja mam a niebieskie. Ciach. Tak, ustawiamy swoje... Na do dwóch, prawda? Na dwójce, tak. Ustawiamy swoje znaczniki i zaoklepujemy swoje stacje bazowe. Okay, jeszcze nie wybrałem. No wiem, to sobie tam wybieram. My się rozłożymy. Hopie, hopie. Okej, okay, a gdzie mój grzyb? Grzybek, prosiek. Nie, mój prosiek jest tu. To ja sobie wezmę czwartą rzeszę. To co miał Grzesiek ostatnio? Tak. O nie. O nie. Okej, okay, czyli mamy to. Basiku, będziesz pierwszym. Ale ci co byli pierwsi, będą ostatnimi lub tam na odwrót, także Paczu pierwszy wybiera bohatera. No to poczekaj chwileczkę, mogę się rozłożyć ze wszystkim? Nie. Za przeproszeniem. Nie możesz. Okay. Jak mi pięknie machasz, które to które. Już miesza. Ready? Tak. Bardzo cię proszę. Ty będziesz miał tego, ja będę mieć... Nie wiem, że znowu masz. To jest. Znowu ją ma. On zawsze nią grę. Ja mam Hana. Ja mam Saszę. Okej, okay, czyli możemy odłożyć te karty na. Bo... I jeszcze te. Znaczniczki. Aha. No tak, tak, właśnie. Obcy. Słuchajcie, Paczo jako jedyny ma frakcję, która mu daje na sam początek właśnie 3 punkty na torze. Armii. Jaką masz Basik premię startową? Mogę prosić bohatera? Tak, tak, oczywiście. Ja mam pobierz kartę misji, to ja sobie dobieram misję. Misja jest zakryta. Dobra. Gdzie ja sobie mam stole? Tu sobie mam stole. Tak, tutaj będzie, bo... Nie, to jest... To jest to. Tak. Ty masz to na dole. Ty masz to na dole, to nie. A ja mam... Tak, to masz to. To mam, to masz na dole. A, bo ty wziąłeś zieloną. Myślałam, że wziąłeś sobie żółtą. Czemu wziąłeś zieloną? No bo to jest patrz. Bo tak mi się wybrało. No dobra, tam. Okej. Okay. Dajcie mi dwa grzybki. Nie. Daj. Masz. No daj. Nie. Thank you.
smart złomy. Nim. Punkty payback mi przyszły. Oj, oj, oj. Dobra, ja dostałam nabój armią, a ty? Proszę? No teraz ty, twoja armia, co na robię? Moja armia? No. Moja armia będzie atakowała stację... Tom. Tom? Tom. Dobrze. Atakuj. Atakuję. I w tej chwili Paczo podrzuca sobie po prostu potworka, którego wcześniej zaglądał. Bo w taki sposób właśnie wykorzystujemy karty zagrożeń w chwili, kiedy, że tak powiem, przetrząsaliśmy teren. Tak. No i szczury. To. Ale ty masz 5 do 5. Tak. A moja czwarta rzesza, jeżeli jest remis, to moja armia wygrywa. Wygrałeś ze szczurami. Tak. Dobra. Pobierz czyli jeden tak. I nagrodę mam, pobierz jeden dowolny surowiec z rezerw. Dobra. Czyli tak, Paczo pokonał zagrożenie, bierze sobie dowolny surowiec i jeszcze jest musi prosiaka. Opłacić po prostu lokację za prośka i grzyba. No, prośka i grzyba. Wziąłem sobie prośkę i oddałem ją z powrotem. No wiesz. No to. No wiesz. Aha, bo ty to. No dobra. I siła mojej armii wchodzi. Ciach na czwóreczkę. Tak. To rozwiązanie. Dobrze. Moja armia by gdzieś poszła, tylko nie wiem gdzie. Na jakąś wolną stację, ale chyba nie mam w pobliżu żadnej. A ile masz w ruchu? Armią? Tyle co standardowo. To moja armia sobie przyniesie prośkę. O! Twoja armia sobie przyniesie prośkę. Dobra. Czy teraz co tu się... Z kotami. No dobra. Teraz bohater. Co robi mój bohater? Gie, bo ty tam stoisz. Jesteś dla Hana? Bo ja mam do góry łukami to wszystko. Dla Hana chyba nie ma nic takiego fajnego. Ale słuchajcie, bo widzę tam coś, co ja bardzo lubię. Licznik. Geigera? Lubię licznik, więc ja go sobie wezmę. Kupisz. No, zakupiłam go sobie właśnie. Okej. Okay. Słuchajcie, z racji tego, że nie wykorzystałam tej karty, bo po prostu nie wygrałabym z tą kartą, odkładam ją na spód. Tak, to są moje koty, przepraszam, spinają się na drapak. Dobra, Paczo, co robisz bohaterem? Bohaterem? Mhm. Bohaterem podejdę sobie na... No to tyle. To wsio. Dobra, czyli tak, nikt nie dotarł do tego momentu, także znacznik idzie dalej, tor idzie do przodu. Wszystkie nasze stacje, które mają naboje, przynoszą nam naboje. Wszyscy mamy po jednej. Mhm. Tak właśnie, dziękuję. Dziękuję. Okej? Okay? I jeszcze mamy tutaj kartę prawa. Słuchajcie. Karta prawa. Jeżeli chodzi o karty prawa, należy je przegłosować. Każdy ma tyle głosów, ile mamy punktów zwycięstwa. Paczo ma 4, ja mam 3 i Basik ma 6. Dlaczego? Ponieważ jej frakcja dodaje jej plus 3 głosy. Naszą kartą prawa jest zajęcie stacji, kosztuje dodatkowo jeden nabój. Zaczynając od pierwszego gracza, którym jest Paczo, głosujemy, czy po prostu chcemy to prawo, czy nie. Tak. Paczo. Tak. A co tam jest? Że jeszcze dodatkowy nabój trzeba zapłacić. Nie. Ja też mówię nie. Więc prawo po prostu nie wchodzi do życia. Tak. Tak na mi naboje. One są... Paczo lubi takie złe rzeczy robić. No, tak. Dobra, no to zaczynamy. Paczo, armia. Ja nic nie robię za armią. Nic nie robisz za armią, Basik? Ja... Czekaj. Bo tu bardziej potrzebne to... Nabój prosiek. To nie, to nic. Ja też bym chciała podskoczyć na wasz poziom. Tak? Tak. Ojej, przepraszam. Dobra, no to ready. Wsio.
I teraz, słuchajcie, następuje coś, czego ja bardzo, bardzo nie lubię. Pierwszy gracz, czyli Basik, od Basika rozpoczynając, wybiera stację, którą zaatakuje dane zagrożenie. Zagrożeniem jest... Co jest zagrożeniem? Szczury. Szczury. O sile 5. O sile 5. Którą stację ci atakują? Którąś z naszych, prawda? No, którąś z twoich, które masz w tej chwili. No. Boże, no to grzybka. Dobrze, Basik. Z tym, że masz tutaj siłę 5, twoja armia też ma 5, więc generalnie nic się nie dzieje. Bo jest remis. Okej, okay, ja sobie wybieram cokolwiek, bo tak czy siak mam remis. Powiedzmy grzybek, jest remis i Paczo też remisuje, ponieważ wszyscy mamy siłę 5. Chyba, że chcesz walczyć bohatero. Ja? Nie. Nie, na pewno. Nie, na pewno. Dobrze. Paczek wygrywa. Co, że nie? Jak nie? Jak wygrywa? Ja on nie remisuje. Jego nacja ma to, że jak remisuje, to wygrywa. Nie tak, tylko tu. Nagroda pobierze dowolny surowiec z rezerwy. Ty, Mendo. Po co mu przypominałeś? Gramy dlaczego uczciwie. Grasz nieuczciwie? Ja? Ja nie znam tej karty. Jak to nie? Przecież zawsze ten Grzesiek grał. Skąd wiesz, skoro nie znasz mojej karty? Goddammit. Wyszło szybkość bok. Kłamczuszkujesz. Kłamczuszkuję. Kłamczuszkujesz. Niechcący kłamczuszkuje. Dobra, no więc to było zagrożenie zmroku, jesteśmy po tym, zaczynamy od Basika. Basiku, czy dokupujesz sobie siłę armii? Przydałoby się. Stać się będzie później opłacić? Na razie tak. No dobra. Zobaczymy, jak będzie później. Gra, proszę, to ci patrzą. Mhm. Czyli Basikowa armia idzie do góry, ja nie dopłacam. Ja też nie. I czyli zaczynamy od akcji armii. Paczał. Co paczał? Co robisz? A, Basik! Przepraszam. Basik. Basik sobie chce wziąć świnkę. Co sobie robić? To mnie podaj. Dziękuję. Ja bym sobie chciała wziąć nabój. Czy twoja armia? A ja prosiaka. A ty prośka. Dobra. Co robi mój bohater? Idzie jeszcze raz na przeszukanie. Co idzie Basika bohater? Mój bohater po prostu wstaje. No właśnie, właśnie o to mi chodziło. Dobra, ta karta jest nieaktywna, odrzucam ją z tamtej rundy, ponieważ jej nie użyję. Idę jeszcze raz na przeszukanie terenu. No kurczę, no! No nic sobie nie jestem w stanie porzucić, bo wszystko mam strasznie trudne. No dobra. A ja sobie pójdę, moment, bo tak patrzę. Raz, dwa, trzy. O tam sobie pójdę. Raz. Czekaj, jak tu są stacje? Aha, tu są. Aha, to jest tak. No przecież odejść od moich. Dwa. Trzy i tu. A nie, i tu. Bo Anna nie zużywa jednostek ruchu między stacjami przesiadkowymi, tylko w tunelach. Dobrze. Podchodzę tu i robię przeszukanie. Ja już. Żeś wywędrował ze swoją... Ja już. On już. Ty już. On już? Czekajcie, bo to byli bohatero. No tak. A, to wsio. Tyle. To wsio. Idziemy dalej. Grzybki i naboje. Paczał, grzybki i naboje. Grzybki i naboje. Jej. Dziękuję. Basik, jesteśmy takimi lamami. Mhm. Co ty mi powiesz? Ja sobie jeszcze opłacam armię. Basik sobie jeszcze opłaca armię, tak. Tak. No to zaczynamy ode mnie, co robi moja armia. Oczywiście znowu pójdzie po surowiec, bo tutaj mam tak beznadziejnego potwora, że no nie. Więc świnia. Moja armia atakuje stację, dlaczego na której stoi mój bohater. Dlaczego ty zawsze masz jakieś grzyby, a ja mam jakieś zmutowane zombie? Dlaczego? Moja armia sobie atakuje tu. 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 Tak. Gdzie to ma... ataku ma 4, a moja armia ma 5. Dobra. Jeszcze opłać tylko ten. Grzyb i prosie, nie? Tak. Grzyb z prosiem. Grzyb i prosiak, a tam leży... Tam jest co? Prosiak? Prosiak. Prosiak. I przez Pacza będziemy teraz brać talię o tą, ponieważ weszliśmy na 6 poziom. Nagroda. No. Wybrany przeciwnik odrzuca jeden wybrany przez ciebie surowiec do rezerwy. Nie bierz nam tej talii, może mi się jeszcze wrócić, jak Paczo straci stację. Albo nie, prosiak. O ty! Prosiak. Dobra, słuchajcie, z racji tego, że w tej chwili jakby wchodzimy w drugą część gry, w drugą fazę gry,
Każdy z nas dostaje po dwie karty, poczynając od pierwszego gracza, którym jestem ja. Dwie. We wcześniejszej fazie mogliśmy mieć na ręce tylko dwie karty sprzętu. W tej chwili możemy mieć trzy i wybieramy jedną kartę z tych, które w tej chwili dostaliśmy. Serio? Co? Taki mam duży wybór, że hej. A, dostaliśmy takie same, tutaj jak ja ostatnio. Przepraszam, ja tasowałem. Grzesiek! Ale dobra, co ty chcesz? Karabin może być w sumie. Tak, elegancki jest. Tylko szkoda, że wiesz, tylko jeden mogę sobie zabrać. Drezyny nie chcę. Jaka nie fajna snajperka! SWD. Bezmyślnie snajperka. Snajperka, ja lubię snajperkę. Snajperka jest spoko. Dobra. O Jezus, i to czytanie to przez snajperkę. No i właśnie wiesz co chodzi, że jak idę na neutralną stację, to mogę podejrzeć sobie kartę. Jak mi się nie spodoba, to mogę ją rzucić wziąć następną. Jak no, atakuję. Czyli nie? No. Dobra. Czyli to była akcja armii, tak Paczał? Tak. Paczał, zostaw tego smardzłoma. Nowa jednostka armii kosztuje dodatkowo jeden grzyb. Patrzę? Okej. Okay. Okej. Okay. Serio? Przegłosowane. Kurde, faja, jesteście mądrzy. No dobra, niech wam będzie. We'll be right back.
wchodzi nowa karta prawa. Zaraz nie wiadomo, czy wejdzie. No właśnie. A! Zagrożenia otrzymują siła plus 1. Paczo? Jesteś pierwszym graczem. Nie. 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 Czyli tak. Ojej, przepraszam. To idzie na spód, a ta dalej obowiązuje. A ta dalej zostaje. Po naboju. 2. Może wziąć 4. Ja 2. Ile ci dałem? 3? Ty. Nie, tak ja biorę 3. Mobilizacja. Ja opłacam armię swoją. Ja swoją też. No, masz czym? Właśnie nie, bo mi Paczo nie opłaca. Co robi twoja armia, Paczo? Zgadnij. Idzie na polis. 7, wygrywasz. Nic. I gra kończy się w tym momencie. I Paczo nas urżnął. Bezczelnie. Nie, Paczo nas ograł. I to tak okropnie. To dlatego, że te karty były złe, one cały czas mi 6 pokazywały. Tory były krzywde i tory były złe, tak? Tak. No więc co sądzicie o dzisiaj? Bardzo fajnie było. Podobało ci się? Tak. Na pewno? Niezmiernie. A dlaczego? Bo wygrałem. Słuchajcie, Paczo zawsze wygrywa w chwili, kiedy nie gra G, a G w ogóle to dzisiaj siedział nad nim i mówił rób to. Ale jak gram i ja i G, to wtedy wygrana jest podzielona. Jak? No, mężczyźni i mężczyźni, męska koalicja. Nie, to w ogóle nie powinno być legalne, nic w tym stylu. No, słuchajcie, mamy dla was kolejną grę, tym razem to będzie gra przygotowa i taka troszeczkę bardziej lajtowa niż Metro. Także zapraszamy was do kolejnego odcinka, który na pewno ukaże się niebawem. Cześć! Co? Standardowo.